chodzimy do ekstra klasy biznesowej czekamy na przyszłych najemców naszych lóż jest ich 18 dlatego myślę że zostaną one wypełnione po brzegi czekamy na oferty a także organizujemy dni otwarte w poniedziałek i wtorek w godzinach od 13 do 15 po uprzedniej rezerwacji spotkania. Dlatego no, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a jeszcze nie złożył takiej oferty bądź też zapytania dotyczącego zobaczenia tych miejsc, no to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Słyszę od wielu osób zainteresowanych właśnie tymi miejscami, że jest to miejsce unikatowe na mapie Opolszczyzny, sportowej Opolszczyzny, ale też i biznesowej. Dlatego zainteresowanie jest spore. Ludzie, którzy mają świadomość, czym jest łączenie sportu z biznesem, docierają do nas i są zainteresowani właśnie naszą propozycją. Co zatem znajdzie się w tej ofercie, jeśli chodzi o loże? Czy one są identyczne, czy też będą się różniły zarówno i cenowo, i tym, co znajdzie się w ich wyposażeniu? Jeżeli chodzi o loże, mamy do wyboru loże 12, 18 oraz 22 osobowe. One ró różnią się również ze względu na ilość osób, które mogą pomieścić swoją wielkością. Metraż od 28 m2 do 48. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no tutaj mamy aneks kuchenny, a także sofę oraz miejsca do siedzenia, także każdy tutaj swobodnie może przebywać i realizować swoje plany związane z tym miejscem. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe jakieś usługi, oczywiście w dniu meczowym gwarantujemy catering, czyli ciepłą, ciepły posiłek, zimną płytę. A także napoje. Taki standard, który przygotowaliśmy dla naszych przyszłych najemców, jest to standard, który polega na udostępnieniu loży w dni meczowe, ale również w dni powszednie, od 7 do 22. Każda z osób, która będzie tutaj wynajmować właśnie tę przestrzeń, może realizować swoje różne plany biznesowe, czy to zarówno pod kątem spotkań, czy też istnego showroomu, który no, można tutaj przedstawić, pochwalić się. Swoim kontrahentom. Ten stadion jest skrojony idealnie pod potrzeby Odry, pod potrzeby Opola i myślę, że też Opolszczyzny. To będzie miejsce, które będzie łączyć wszystkich fanów piłki nożnej i mam nadzieję, że również biznes. Jeżeli chodzi o ofertę, no trzeba przyznać, że ona jest na ogólnopolskim topie, o ile nie europejskim. Także myślę, że każda osoba, która będzie zainteresowana i finalnie wynajmie tą przestrzeń, będzie zadowolona i usatysfakcjonowana z tego, co posiada. No to na koniec jeszcze słowo o czasie wynajmu, na jaki można sobie rezerwować poszczególne loże. Jeżeli chodzi o okres najmu, no to taki preferowany okres to minimum 12 miesięcy. Natomiast oczywiście istnieje możliwość najmu loży na okres dłuższy. Co warto zauważyć, sezon piłkarski w ciągu roku trwa około 9 miesięcy, biorąc pod uwagę różne przerwy między sezonami, bądź też rundami. W tym czasie można również swobodnie z tych lóż korzystać. Także biznes na tym nie ucierpi, natomiast oczywiście ten smaczek sportowy cały czas tutaj jest wiodący i często będzie też obejmował nie jeden sezon, a też część następnego.